Nazywam się Anna Jankowska, jestem pedagogiem, prowadzę blog Tylko dla Mam. Fajną książkę mam dla Was. Jedną z moich ulubionych, bo to już jest seria, Hervé Tullet. Taki autor, którego na pewno znacie. Właściwie to on nie jest autorem takim stricte książek dla dzieci, ale jest plastykiem, który właśnie poszedł tą drogą, że komunikuje się z dziećmi poprzez swoją sztukę. Turlututu. Abrakadabra od wydawnictwa Baba Ryba. Znacie pewnie Turlututu. Jeśli znacie mój blog, musicie znać też Turlututu, bo ja często o nim mówię i uwielbiam tego gościa. Albo się go lubi, albo się za nim nie przepada. Nie da się tak obojętnie koło niego przejść, dlatego że jest wyjątkowy, trochę dziwaczny, a jest taki zaczepiający dzieci, ja bym powiedziała, dlatego że książki, w których on występuje, zawsze zachęcają do aktywności. Aktywne czytanie, wiecie, o co mi chodzi. I tak, no jakby ta książka jak najbardziej wpisuje się w nurt czytania aktywnego. Tutaj mamy abrakadabra, czyli już wiemy, że będziemy czarować i czarujemy. To jest jedna z takich książek, które... Tak wygląda cała seria o Turlututu, które namawiają dziecko do tego, żeby coś z tą książką zrobiło. Możesz posłuchać, możesz potrząsnąć, możesz popłukać w tę książkę, możesz klasnąć, podskoczyć, policzyć. Na każdej stronie coś się dzieje. I powiem Wam, że jest taki jeden prosty właściwie stworek tutaj narysowany, a jak dzieci czytają tę książkę, to jakby... Nie wiem, czy lubicie filmy akcji, ale jak się człowiek wciągnie, to ciągle się coś dzieje, aż do wielkiego wybuchu, finału, koniec, prawda? I mniej więcej tutaj też coś takiego jest. Ani na chwilę nie zatrzymujemy się, nie łapiemy oddechu. Na każdej stronie jest zachęta do tego, żeby przeskoczyć do kolejnej, ale też tutaj mamy takie podpowiedzi, żeby właśnie coś zrobić. Więc jeżeli macie takie dzieci, które nie przepadają za tym, żeby siedzieć i czytać długą historię, to pokażcie im tego stworka, na pewno się zaprzyjaźnią, bo on ma mnóstwo zwariowanych pomysłów i on naprawdę świetnie zachęca do aktywności przy wspólnym czytaniu. I teraz on tutaj mówi, właśnie na Ciebie patrzę i też dobrze Cię słyszę. I wiecie, jak czytamy to z 2-3-latkiem, to już jest takie... Taka postać słyszy mnie, trochę jakby wychodziła z tej książki, co ja bardzo, bardzo lubię. No i on dalej zaczepia to dziecko, tego małego czytelnika. On tutaj mówi, że potrafi czarować i tak się trochę przechwala, a nie wierzysz, to ci coś pokaże? I tam wymyśla różne takie śmieszne wyrazy, co też maluchy uwielbiają. Oprócz tego, że muszę to wtrącić, to jest świetne ćwiczenie logopedyczne, powtarzanie takich wyrazów, tych czarów, które Turlututu mówi do dzieci, to... Wiecie, maluchy się chichrają z takich śmiesznych słów, więc warto je zachęcić do tego, żeby powtarzały. No i jak one tutaj tam powtarzają, coś tam, jakieś takie śmichy, chichy, to coś tam się wyczarowuje, dostają pochwały od tego Turlututu, więc to też jest takie motywujące do tego, żeby powtarzać pewne trudne słowa i uczyć się z nim czarować. No i on znowu się tam zaczyna przechwalać, że abrakadabra, że coś tam, że umie zniknąć i bach. Widzisz mnie? Nie, nie widzisz mnie. Teraz powoli otwórz oczy. Widzisz mnie? Zniknąłem. I na tym mniej więcej polega cała ta książka. On się na pewno w pewnym momencie gdzieś tam pojawi, albo właśnie kawałek Turlututu. I tak, no mamy tutaj mnóstwo do czytania i mnóstwo do zaczepiania dziecka. Więc ja często powtarzam, że książki o Turlututu to są takie książki podobne do filmów akcji. Tam nie ma momentu, kiedy nic się nie dzieje. Nawet jak on zniknął, no jesteśmy pełni napięcia, no bo coś się za chwilę wydarzy. Więc no tak, jeżeli macie ochotę poczytać z takimi dziećmi, które lubią skakać, broić, brykać przy czytaniu, Turlututu stanie się ich kumplem.